No dobra, czyli co? Mamy ten nowy rok, mamy kolejną cyferkę przy wpisywaniu daty do nauczenia się, przestawienia. Ja już ten raz błąd zrobiłem, co prawda mamy już niedużo czasu, raczej daty się często nie wpisuje, tak wbrew pozorom ręcznie. Natomiast ja już się raz rypnąłem, jak doprowadzałem syna, to już trzeba było sporządzić notatkę, że oświadczam, że mój syn tam nie jest zdrowy, nie miał kontaktu z osobami tam chorymi i tym podobnymi rzeczami, wiecie, no tak trochę zmyślam, ale na pewno trzeba, dobrze, oświadczam, że syn jest zdrowy i takie tam w przedszkolu na początku tygodnia. No i trzeba wpisać datę i oczywiście się rypnąłem w roku. Także 2022. Co nam przyniesie? Miejmy nadzieję, że dobre giereczki. To jest najważniejsze dla mnie, na co ja czekam, czyli oczekiwania na ten rok. Na początek znowu trzeci materiał od najlepszego, od największego hitu, czyli dla mnie God of War Ragnarok. Najbardziej na to czekam, mimo że na trailerze robił na mniejsze wrażenie, dlatego że to po prostu kontynuacja. To po prostu God of War. No właśnie. To jest God of War, który dał mi masę frajdy. Może nie platynowałem go, bo platynowanie God of War wymagało, jeżeli dobrze pamiętam, mogę się mylić, ale chyba wymagało ukończenia wszystkich Walkirii. A ja, jak grałem w God of War, to byłem na etapie gier, które były troszkę bardziej rozleniwiające i nie tak wymagające. I poza tym Walkirie nie pasowały mi troszkę do tego, co God of War sobą reprezentuje. Bo God of War nie jest tak ciężki, jak ciężkie są Walkirie. Inaczej odczuwam trudność na przykład w Sekiro, które skończyłem, gdzie wszystko jest trudne. I tam na przykład, gdyby w jakieś teoretycznie Walkirie były, jest szansa, żebym je robił, aczkolwiek no nie, też nie stalakowałem Sekiro i nie zamierzałem tego robić. Ale powiedzmy, że tam by pasowały, no God of War jakoś tak, no spoko. Nie mówię, że to źle, nie, bo oczywiście są ludzie, którzy dobrze się przy tym bawili pewnie i było to dla nich wyzwanie, a dobrze, żeby gry stawiały wyzwania, bo tak naprawdę jedną z największych frajd, którą dostajemy, to kiedy pokonamy jedno z takich wyzwań. Niektórzy mają inny pułap tego, jakiego wyzwania oczekują, czyli niektórzy po prostu małe wyzwania ich satysfakcjonują, ale i tak dają frajdę. Niektórzy potrzebują takiego, żeby się kurwa za 3 dni pomęczyć, nie? Ale ja mam różnie. Także God of War na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu rzecz, która lada moment, czyli Horizon Forbidden West. Myślę, że to będzie bardzo dobra gra. Nie spodziewam się, żeby to był hit. Nie spodziewam się również, żeby ta gra otrzymała jakąkolwiek nagrodę. Niestety jest to troszkę przekleństwo gier pierwszego kwartału, że na koniec roku mało kto o nich pamięta. Zdarzają się wyjątki. Jednym z takich wyjątków, może nie tak spektakularnym, który by uzyskał grę roku, może znaczy u niektórych uzyskał, ale jakiejkolwiek nagrody, to na przykład Doom Eternal ostatni uzyskał na przykład nagrody za soundtrack, jeżeli się nie mylę. Może nie... Dobra, nieważne. Natomiast czasami się o nich pamięta. Myślę, że o Horizon raczej się nie będzie pamiętać, albo będzie to jakieś takie gdzieś tam... Powiedzmy, że będzie w nominacjach, ale nikt nie będzie liczył na to, żeby to cokolwiek uzyskało. Chociaż fajniej by było, gdybym się zaskoczył, że będzie aż tak dobrze. Natomiast nie spodziewam się, że było aż tak dobrze. Między innymi dlatego, że to będzie gra na starą i nową generację, więc będą pewne ograniczenia w silniku, w podejściu twórców, w swobodzie twórczej, w elementach, które mogą zaaplikować. Myślę, że dopiero następna gra tych twórców
pokaże taki pazur i znowu będzie świetnie. Natomiast no, trzeba przyznać, że to będzie dobry eks od Sony i będę się przed nim na pewno bardzo dobrze bawił. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Na miejscu trzecim rzecz, która całe szczęście mam takie przerwę w tym gatunku, bo gdybym ogrywał ten gatunek tak falami, wszystko co wychodzi zbliżonego, to może bym się nie zdecydował na premierę, ale jednak teraz tak, czyli Elden Ring, kolejna gra od twórców Soulsów, od From Software. Bardzo lubię gry, przechodzę praktycznie wszystkie, które się ukazują, może niekoniecznie zawsze na premierę. Pamiętam, że była któraś odsłona taka, która mnie, że była taka po czasie. Właściwie to, czy to nie było Sekiro? Tak. To ten łob, nie jestem pewien, ale chyba tak było, że Sekiro... Chyba się nie mylę, ale Sekiro zostało mi sprezentowane przez Frantika, za co serdecznie dziękuję, jeżeli rzeczywiście się nie mylę i moja pamięć nie zawodzi, za co serdecznie dziękuję nawet teraz, bo nie paliłem się do Sekiro, ze względu na te wszystkie zmiany, które gdzieś tam były. Natomiast kiedy zagrałem, no to jednak skończyłem i uważam, że Sekiro ma pewne wyjątkowe wartości, nawet jeżeli chodzi o formułę Soulsów, ale ogólnie jako też gra jest wyjątkowa. I spodziewam się, że Elden Ring też coś takiego będzie miał. Może niekoniecznie to samo, ale będzie dawał coś wyjątkowego, coś innego. Nie jest to odkrywcze, jeżeli chodzi o pomysł na świat wrogów i odczucia wizualne z tego, co się dzieje, no bo ten styl From Software gdzieś tam jest wyczuwalny, to takie dziwne, przerażające bestie, one się będą pojawiać. Wręcz powiedziałbym, że część potworów troszkę bardziej mi się nawet kojarzy z Bloodborne'em niż z Dark Soulsami, ale tylko część. Natomiast to ogół świata oczywiście bardziej jest Dark Soulsowy niż Bloodborne'owy. Nie zmienia to faktu, że tak, że będę starał się wejść w to blisko premiery, bo to może być ostra rzecz. To może być ostra rzecz. I chciałbym, żeby była i oj, no, znów ginąć. Samo dobro. Wy już pewnie wiecie, a pozwolę sobie wspomnieć, że na trzecim miejscu w mojej topce zeszłego roku jest gra podobna do Soulsów, czyli Hollow Knight. Tam też się dużo ginie i też polecam. Jeden z najlepszych indyków, jakie w życiu grałem. Dobra, dalej. Miejsce czwarte. Miejsce czwarte. Na tym miejscu walczyła polska produkcja, ale została na piątym. Wy już wiecie pewnie, o co chodzi. Natomiast na miejscu czwarte u mnie wylądował Hogwarts Legacy. Dlatego, że myślę, że w końcu dostaniemy pierwszorzędną grę ze świata Harry'ego Pottera. I to może być coś, co wypali finansowo, coś, co wypali i będzie działać, coś, co da masę frajdy. Nie szukam materiałów, nie oglądam, nie czytam o tym. Pokładam nadzieję. Na pewno nie kupiłbym preordera tego, bo z tym mogą się dziać różne rzeczy. Ale wizja, pierwsze materiały sprawiają bardzo pozytywne wrażenie i świat będzie lepszy, jeżeli dostaniemy w końcu taką grę, na jaką to wygląda. Tak, czego sobie i Wam życzę. Miejsce piąte, Dying Light. Dying Light, który w polskich graczach budzi wiele emocji pozytywnych. Mnie również, może nie tak bardzo, nie jestem wielbicielem, fanem jedynki. Uważam, że to była bardzo dobra gra, ograłem ją, zrecenzowałem dość szybko, bo chyba rok po premierze. Fajnie się bawiłem. Myślę, że przy Dying Light
dwójce również się będę fajnie bawił, ale nie jest ono tak bardzo wysoko. Niemniej okienko, w którym wychodzi, jest dla niej niekorzystne, przynajmniej dla mnie, znaczy z mojego punktu widzenia, bo tam będą konkurenci, którzy mam nadzieję wygrają z Battlefieldem. Gdyby Dying Light wychodził teraz, nawet bym na niego nie spojrzał, nie? Natomiast myślę, że do tego lutego, marca, jak już powiedzmy będą jakieś takie dobre ceny, to już się będę przeglądał temu, czy coś sprzedać, kupić Dying Lighta. Zobaczymy. Na pewno mnie ciekawi. Na pewno ufam w to, co to studio tworzy, reprezentuje. Mają na to czas, mają budżet. Nie wstydzą się raczej tego, co robią. Marketing wydaje się taki solidny, nie to, że prawdziwy i rzetelny, taki mówiący prawdę, ale taki zbalansowany, więc myślę, że mocno nie kłamią. Na pewno pewne tam jakieś bajduszenia są, ale spodziewam się, że Dying Light 2 będzie konkret. Dalej, szósteczka. Szósteczka wpada wysoko, natomiast ja coś czuję, chciałbym, ale coś czuję, że w to nie zagram. Dlatego, że mówimy o Stalkerze 2. Niestety mój komputer może nie podołać. Nie orientowałem się, czy są już podane mi wymagania minimalne. Może być tak, że pójdzie mi na minimalnych. Może być tak, że nie kupię go, bo będę się bał. Możliwe, że nie będę miał wtedy Game Passa. No, różnie może być. Natomiast Xboxa nie mam. Mieć nie zamierzam. Nie potrzebuję. Może kiedyś, jeżeli rzeczywiście okaże się, że wychodzi Doom, który rozbiera na czynniki pierwsze i będę musiał kupić Xboxa i kupię tego tańszego, to wtedy może rzeczywiście Stalker wejdzie jako drugie danie, bo spodziewam się, że tam będzie masa frajdy. Jeżeli ktoś ma Xboxa, jeżeli ktoś ma mocnego peceta, nie wyobrażam sobie nie grać w Stalkera, przynajmniej w tym okienku 2 miesięcy od premiery. Ci twórcy wiedzą, co zrobić. Ci twórcy może nie mają wielkiego doświadczenia, ale chciałoby się powiedzieć, że mają serce. Natomiast może bardziej powiem tak racjonalnie, że mają nad sobą ludzi, którzy umieją tworzyć dobre gry. I myślę, że ten zespół jest dobrze dowodzony, dobrze prowadzony i dostaniemy ciekawą rzecz. Powiem tak, jestem bardziej pewny Stalkera niż Hogwarta i powiedziałbym, że Stalkera mógłbym nawet brać w preorderze. Ufam tej grze. Natomiast nie ufam swoim sprzętom domowym, dlatego tej gry nie kupię, bo może mi po prostu nie pójść albo grać, albo iść w jakichś dziwnych FPS-ach, wartościach, jakości. Także no nie. Ale Stalker, no to może być mocna rzecz. Na miejscu 7 nie ma szans, żebym to zagrał na premierę, a przynajmniej nie przed zakończeniem wcześniejszej gry z serii, czyli Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Ja poprzednią część liznąłem na początku. Nie miała swojego miejsca do zagrzania, dlatego że wpadła w okienko grania w różne tytuły. Nie przebiła się, co nie znaczy, że to jest zła gra, tylko po prostu może po prostu inne preferencje miałem i nie mogłem jej poświęcić odpowiednio dużo czasu. No, oczywiście zdarzyła się również rysa na wizerunku. Mówimy o jedynce, że ja gram w wersję na Wii U i na ostatnim streamie to chyba było. Właściwie na pierwszym streamie z Elgato
Ale na ostatnim streamie z Zeldy, właściwie ostatnim i pierwszym, pojawiły się mocne przecinki. I rzeczywiście konsola nie wyrabia w miastach. Bo w otwartym świecie raczej spoko jest. Ale w miastach jest słabo. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Myślę, że dwójka będzie kolejnym hitem. Wszystko ku temu wskazuje. Ludzie będą zachwyceni. Będzie o tym głośno. To jest kandydat na grę roku następnego. I no i co? Myślę, że jeżeli God of War wyjdzie, bo z tym pewności nie ma, ale jeżeli God of War wyjdzie, będzie walczył o grę roku z Zeldą i może z czymś innym jeszcze. Na miejscu ósmym Stray. Nie wiem, czy pamiętacie taką grę, czy wam już, że już prawdopodobnie widzicie gameplay, czyli gra, powiedzmy, o kotach z robotami. Nie wiem, co w tej grze jest takiego, ale interesuje mnie. Może to podejście do tego rzeczywiście, że prowadzimy kota i jest ten taki ciekawy, industrialny świat. Tak, jestem na tak, jestem totalnie na tak. Podoba mi się to. Spokojny gameplay, przynajmniej ten, który widzieliśmy na trailerach, może owocować bardzo, bardzo fajnymi odczuciami. To nie będzie tytuł, który będzie walczył o nagrody, ale takie tytuły też warto, żeby się ukazywały i żeby nam zabierały czas, żebyśmy mogli sobie usiąść i popykać w coś takiego naprawdę klimatycznego. Powiedzmy, że Stray to będzie dla mnie coś po kroju Kenny, Kena Bridge of the Spirit z zeszłego roku. To będzie takie coś takie dla was. Macie, spożyjcie sobie i bawcie się dobrze. Na miejscu dziewiątym kolejny z moich jednych ulubionych uniwersów filmowych, czyli Lord of the Ring Gollum. O ile wizualnie chyba nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że widziałem jakieś urywki gameplayu, ale nie jestem pewien, czy rzeczywiście tak było. Natomiast to ma być trzecioosobowe. I to ma być skradankowe bardziej. Nie jestem pewien, jak to będzie działać. Natomiast świat to jest to. To jest to bohater. Nie to, żebym uwielbiał Smigola, ale jest fajnym wyborem. Może opowiadać, może prowadzić do tego, że dostaniemy fajną historię. Więc jestem bacznym obserwatorem tego, co tu się będzie działo, bo może się dziać dobrze. I na koniec rzecz, którą nie powiedziałbym nigdy, że tutaj wskoczy. Natomiast przez takiego jednego łobuza, który podrzuca mi gierki z Warhammera, z którym na przykład grałem Vermintide'a, to przez tego łobuza gdzieś tam ten Warhammer do mnie dociera. I następna gra z Warhammera, a mianowicie Darktide, kurde, na tym pierwszym trailerze, oczywiście, wiem, że to jest zasługa trailera. Ten trailer jest naprawdę fajnie zmontowany, może nie mistrzowsko, ale naprawdę do mnie trafia. Dobór muzyki, akcji, cięć, jest to bardzo fajny trailer. Także Darktide sprzedał mi się. Ma predyspozycję do tego, żebym rzeczywiście w niego kiedyś zagrał. Może być tak, że rzeczywiście znowu ten skubaniec mały, twoje zdrowie, będzie mnie do niego ciągnął. Także kiedyś, może w przyszłości, Darktide, tak, zobaczymy, co z tego wyrośnie. Trzymam kciuki, bo to jest fajne uniwersum, które zaskakuje i potrafi dać masę frajdy, zaskoczenia. Bo pamiętam, jak zaskoczył mnie Vermintide. Space Marines może niekoniecznie złapał, ale i tak się fajnie grało, ale Vermintide to było dobre. To było dobre. Nie było łatwo i było ciekawie. Także co?
To jest ta dziesiątka. Powiem tylko jeszcze taka trójka, która gdzieś tam majaczyła czasami. Przez pewien czas niektóre z tych gier była w tej dziesiątce, ale spadły, jak sobie tam ustawiałem, czyli Gran Turismo 7 na miejscu 11, na 12 Forspoken, a na 13 Starfield. Starfield pojawił się tak naprawdę bardziej ze względu na to, że wszyscy o tym mówią, wszyscy na to czekają, tak, ma głośną publikę Starfield. I tak sobie myślę, że kurde, może to będzie dobre, może tam może warto na to czekać, nie? Tak sobie myślę, że nie, ten setting to nie dla mnie, to nie. Ale życzę Wam, jeżeli czekacie na Starfielda, żeby ten Starfield rzeczywiście był tak dobry, jak jego twórcy mogą tworzyć dobre gry, żebyście rzeczywiście dostali coś wyjątkowego i żeby powalczył o grę roku 2022. Także na dzisiaj tyle. Wasze zdrowie. Szczególnie pozdrawiam. Gdyby tego piwa było mniej, to powinienem sobie wylać go na głowę, je na głowę, za to, że nie pozdrowiłem w ostatnim materiale wspierających, ale bardzo Wam dziękuję, bo dzięki Wam mogę strzelać sobie takie pyszne piwka od czasu do czasu i dzięki Wam nie muszę się martwić o mój budżet, jak sobie wychodzę w piątek na miasto w plener i robię Wam streama, czy będę miał za co browarek sobie zakupić. Także ja kończę. Mamy 5 po 11. No i taki z 50 minut streameczku porecenzenckiego sobie strzelimy. Mamy dzisiaj wtorek, 4 stycznia. Zobaczymy, kiedy materiał się ukaże. Chciałbym, żeby się ukazał 9. Natomiast znam siebie, swoje możliwości, więc niestety tam jedynka na początku daty może się pojawić. Także tyle. Trzymajcie się. Na razie.